Od wtorku od godzin popołudniowych kierowcy mogą już jeździć nowym 9-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Brzegów. Wjazd od strony Kielc w kierunku Krakowa możliwy jest bezpośrednio z tymczasowego ronda w Chęcinach. Do podzamcza chęcińskiego na wysokości centrum Leonarda da Vinci ruch prowadzony będzie jedną jezdnią. W Brzegach zjazd usytuowano za mostem na Nidzie. Tymczasowo wprowadzono również ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę, ponieważ nadal prowadzone są tam prace. Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach Wiadomości Święta wszystkich odcinek od brzegów do jędrzejowa może być gotowy na przełomie 2018 i 2019 roku.